W tej akcji po pierwsze uczymy pacjentów, w jaki sposób należy samodzielnie kontrolować się, a po drugie udzielamy porad specjalistycznych, badamy ich, jeśli potrzeba kierujemy na USG, które również tutaj dzisiaj przyjechało razem z nami. Najważniejszym elementem profilaktyki wtórnej, czyli takiego wczesnego wykrywania nowotworów piersi, jest samobadanie piersi. To absolutnie ma kluczowe znaczenie w wykrywaniu wczesnych nowotworów. Nie zawsze, jeżeli pacjentka nie potrafi dobrze zbadać piersi samodzielnie, trafi do lekarza w odpowiednim momencie. Jeżeli kobieta bada te piersi regularnie, samodzielnie, raz w miesiącu, najlepiej w tej samej fazie cyklu, to zna ten gruczoły w taki sposób, że jeżeli pojawia się cokolwiek innego, nowego w tej piersi, to ona to wyczuje. I właśnie to jest pierwszy sygnał, że należy zgłosić się do lekarza. Oczywiście nie każda zmiana, którą się wyczuje w piersi, jest zmianą nowotworową i niebezpieczną, ale właśnie do tego służy wizyta lekarska, żeby rozwiać wątpliwości. Fantomy to element edukacyjny. Na tych fantomach uczymy sposobu badania tych piersi, sposobu przyłożenia dłoni. Uczymy również badania węzłów chłonnych pachowych. W fantomach ukryte są, w niektórych modelach piersi ukryte są guzy, w innych nie. I dzięki temu, że pacjentki dotykają tych fantomów, mogą nauczyć się, co to jest niepokojąca zmiana wyczuwalna w samobadaniu.